Dzień dobry, witamy w kolejnym odcinku Urywki Historii. Tym razem jesteśmy w Golubiu Dobrzyniu, w dobrzyńskiej części miasta. Jesteśmy na skrzyżowaniu ulicy Piaskowej i Wojska Polskiego. Jesteśmy, można powiedzieć, w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej, która znajdowała się w Dobrzyniu nad Drwęcą. Pierwsi Żydzi w naszym mieście pojawili się już w XVI wieku, natomiast rozkwit gminy żydowskiej, czyli Kachału, to jest wiek XVII, to jest wiek XVIII. Przy skrzyżowaniu ulicy Piaskowej i Wojska Polskiego do 1939 roku po mojej lewej stronie znajdowała się synagoga żydowska, czyli świątynia żydowska, z której korzystali Żydzi. Dzisiejszy materiał chcielibyśmy Państwu przedstawić w formie spaceru po ulicach Dobrzynia nad Drwęcą, Golubia Dobrzynia. Przed chwilą Państwo widzieliście fotografię pokazującą dawną synagogę w Dobrzyniu. Teraz jesteśmy na ulicy Piaskowej. Idziemy w kierunku jedynego miejsca, które zostało po synagodze żydowskiej. Kierujemy się w stronę fundamentów ogrodzenia synagogi żydowskiej przy ulicy Piaskowej. Żydzi w Dobrzyniu nad Drwęcą do czasów II wojny światowej stanowili spory odsetek, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Na początku XX wieku stanowili 1/3 całej populacji Dobrzynia nad Drwęcą. Natomiast w 1939 roku było ludności żydowskiej w naszym mieście około 2,5 tysiąca, co mniej więcej stanowiło 50% populacji Dobrzynia nad Drwęcą. My znajdujemy się przy ulicy Piaskowej, przy wspomnianych właśnie fundamentach ogrodzenia synagogi żydowskiej w Dobrzyniu nad Drwęcą. Po mojej prawej stronie widzicie Państwo właśnie jedyne fragmenty, które świadczą o historii naszych starszych braci wierze właśnie w Dobrzyniu nad Drwęcą. Żydzi w Dobrzyniu nad Drwęcą zajmowali się przede wszystkim handlem oraz drobnym rzemiosłem. O historii społeczności żydowskiej tak napisał w książce Tomasz Kawski. Żydzi w latach 20. XX wieku byli właścicielami w Dobrzyniu 171 przedsiębiorstw handlowych, przemysłowych i gospodarczych na 233 istniejące, czyli prawie 2/3 wszystkich zakładów, wszystkich miejsc pracy były to miejsca, których właścicielami była społeczność żydowska. Wówczas w mieście Żydzi posiadali fabrykę bielizny, której właścicielem był Rosenbaum i Rzeszotko. Znajdowała się również cegielnia, której właścicielem był Kohn. Olejarnia, właścicielami byli Kochn i Muzyk. Tartaki, których właścicielami byli bracia kadeccy Hiller oraz bracia Lipka. W rękach żydowskich znajdowała się również fabryka wody gazowanej, piwiarnia oraz szereg innych zakładów. Z historią społeczności żydowskiej wiąże się również historia pewnego wydarzenia, o którym było bardzo głośno w ówczesnej Polsce. Otóż w 1926 roku z ogrodzenia żydowskiego cmentarza czy kirkutu spadła kilkuletnia dziewczynka, chrześcijanka Polka, która w wyniku tego tragicznego wypadku poniosła śmierć. Niestety Polacy oskarżyli o ten wypadek społeczność żydowską. Oskarżono, że ta dziewczynka nie zginęła w wyniku tragicznego wypadku, lecz została przez społeczność żydowską zabita. Była to nieprawda. Trzeba ten fakt właśnie wyjaśnić, trzeba go tutaj teraz powiedzieć, że był to po prostu nieszczęśliwy wypadek. Co ciekawe, o społeczności żydowskiej było głośno również w 1939 roku i tutaj nie chodzi o wydarzenia II wojny światowej, lecz o właśnie rodzaj bojkotu, rodzaj wydarzeń, gdzie społeczność polska dokonała właśnie zniszczeń zakładów należących do ludności żydowskiej, ale
co ciekawe, również ksiądz Ignacy Harszewski, który nie do końca darzył sympatią dobrzyńskich Żydów za te wszystkie właśnie uszkodzenia, skarcił Polaków, którzy dokonali właśnie zniszczeń, którzy pobili kilkunastu Żydów właśnie w Dobrzyniu nad Drwęcą. Jeśli chodzi o historię społeczności żydowskiej, chcielibyśmy Państwu za chwilkę pokazać mapę sporządzoną właśnie w okresie międzywojennym, pokazującą, jak z perspektywy właśnie Żydów wyglądał Dobrzyń. Specjalnie dla Państwa prezentujemy mapę Dobrzynia nad Drwęcą, sporządzoną przez nieznanego autora, nie wiemy, kto jest autorem tej mapy. Na pewno jest to osoba właśnie wyznania mojżeszowego. Mapa została najprawdopodobniej sporządzona na przełomie XIX-XX wieku, najprawdopodobniej w okresie międzywojennym. Została napisana w języku jidysz, czyli w języku żydowskim. Widzimy na tej mapie kilka punktów charakterystycznych dla Dobrzynia nad Drwęcą. Widzimy m.in. numerek 2 na mapie, jest to dawny garnizon wojsk rosyjskich, dlatego mapa najprawdopodobniej może też pochodzić z okresu, z początków XX wieku. Przy ulicy Szosa Rypińska garnizon się znajdował, na tak zwanym kordonie. O kordonie mówiliśmy na jednym z poprzednich naszych materiałów. Tuż obok na mapie obiekt z numerem 3 jest to żydowski cmentarz przy ulicy Wojska Polskiego. Numerki 6, 5 i 4 są to numery, które odpowiadają synagodze żydowskiej, to jest numer 5. Przed chwilą się właśnie przy niej znajdowaliśmy. Numer 6 i 4 są to budynki o charakterze religijnym. Może to być szkoła żydowska lub może to być miejsce do nauki religii. Obiekt oznaczony numerem 13 jest to najprawdopodobniej budynek domu ludowego w Dobrzyniu nad Drwęcą przy obecnej ulicy Piłsudskiego. Numer 17 no to charakterystyczny most graniczny pomiędzy Golubiem a Dobrzyniem. Budynek określony numerem 16 jest to najprawdopodobniej zapewne budynek rosyjskiej komory celnej. Budynek określony numerem 9 jest to młyn w Dobrzyniu. Budynek numer 8 i tuż obok cyfra numer 11 jest to kościół w Dobrzyniu oraz budynek urzędu miasta, urzędu gminy wówczas. Co ciekawe, na mapie znajdują się również nazwy ulic w mieście w języku jidysz oraz w kilku przypadkach są to również przetłumaczenia na język polski. Ulica, obecna ulica Harszewskiego, czyli wjazd od ulicy Piłsudskiego w kierunku obecnego Placu Tysiąclecia, to jest dzisiaj ulica Harszewskiego, a wówczas ulica Kozia. Nazwa tej ulicy nawiązuje nie do zwierzęcia kozy, ale do aresztu, czyli do tak zwanej kozy, gdzie umieszczano osoby, które popełniły przestępstwo. Wyjazd z Placu Tysiąclecia w kierunku ulicy Piłsudskiego jest to dzisiaj ulica Katarzyńska, natomiast na mapie zaznaczona jest jako ulica Złota. Dlaczego ulica Złota? Otóż przy tej ulicy znajdowały się najbardziej reprezentatywne kamienice należące do społeczności żydowskiej, zarówno po lewej, jak i po prawej stronie. Niestety te budynki zostały w czasie II wojny światowej zniszczone, zwłaszcza te budynki po lewej stronie. Dzisiaj tam znajdują się bloki przy ulicy Katarzyńskiej. Mamy również na mapie zaznaczoną ulicę Szkolną. Mamy również Szosę Rypińską, jak wspomniałem. Kwestia historii nazw ulic w naszym mieście będzie tematem naszego kolejnego odcinka właśnie z cyklu Urywki Historii, więc także zachęcamy do śledzenia. W jednym z kolejnych opowiemy Państwu o historii nazw ulic w Golubiu Dobrzyniu.
Żydzi w Dobrzyniu nad Drwęcą stanowili, tak jak wspomniałem, spory odsetek, jeśli chodzi o liczbę mieszkańców. Posiadali swój własny klub sportowy Maccabi, posiadali własne kino, działały drużyny skautowe z organizacji Hashomer Hasair. Ale niestety ten świat skończył się w 1939 roku. W czasie II wojny światowej społeczność żydowska w Dobrzyniu została zgładzona przez Niemców, przez nazistów. Żydzi zostali wypędzeni z naszego miasta, trafili do różnych gett, do gett w Ciechanowie, w Warszawie, w Płońsku, w Łodzi. No i tak naprawdę ponieśli największą ofiarę, właśnie zginęli w czasie Holokaustu. Po II wojnie światowej niewielu Żydów przetrwało II wojnę światową, niewielu wróciło tutaj do Golubia Dobrzynia. To są pojedyncze osoby, które tak naprawdę wróciły, ale nie miały już do czego wracać. Dzielnica żydowska została w czasie wojny przez Niemców rozebrana, zniszczona. Kamienicy przy obecnej ulicy Katarzyńskiej po jej lewej stronie w kierunku świateł w Dobrzyniu zostały przez Niemców rozebrane. Żydzi opuścili nasze miasto, ci, którzy przetrwali, tak jak wspomniałem, były to pojedyncze osoby. W 1993 roku pani Alicja Metter oraz pan Mirosław Gassen-Piekarski jako osoby inicjujące pomysł upamiętniły mieszkańców Golubia i Dobrzynia, naszych starszych braci w wierze. Powstał pomnik po mojej prawej stronie, który upamiętnia społeczność żydowską Golubia i Dobrzynia, a w sumie Dobrzynia nad Drwęcą i Golubia. Znajdujemy się w golubskiej części Golubia-Dobrzynia. Również w Golubiu funkcjonowała żydowska gmina wyznaniowa. Żydzi w Golubiu pojawili się nieco później niż w Dobrzyniu, bo w wieku XVIII i stanowili troszeczkę inną grupę pod względem, można powiedzieć, zamożności. Otóż Żydzi w Golubiu byli bogatsi od Żydów dobrzyńskich. W ich posiadaniu znajdowały się kamienice, znajdowały się zakłady, znajdowały się hotele, znajdowały się różne rodzaju właśnie obiekty działalności gospodarczej, znajdowały się domy handlowe. Także w Golubiu Żydzi posiadali dwie synagogi. Jedna znajdowała się za moimi plecami przy obecnym placu, przy murach miejskich. Druga synagoga znajdowała się za obecnym dzisiaj hotelem Wabank. Budynek hotelu Wabank również należał kiedyś do społeczności żydowskiej, do rodziny Kiwe. Dzisiaj znajduje się tam hotel, nieco wcześniej znajdował się bank PKO, a w okresie do II wojny światowej znajdował się tam dom handlowy. Również sklep należący do golubskich Żydów znajdował się w miejscu, gdzie dziś jest taki jakby łącznik, taki chodnik w kierunku od golubskiego rynku do kościoła w Golubiu. W tym budynku, w tej kamienicy znajdowały się również sklepy. Tak o tych sklepach, tak te sklepy, wizytę w tych sklepach wspomina nieżyjąca już mieszkanka Golubia, Stefania Kocińska, która kilka lat temu tak wspominała. Przed wojną przyjeżdżałam czasami razem z rodzicami z Ostrowitego Golubskiego do Golubia na zakupy. Pamiętam, że w kamienicy znajdował się sklep żydowski, w którym można było kupić płaszcze i kurtki. Sklep spożywczy mieścił się zaś przy ulicy Rynek i Zamkowa. Prowadził go niejaki Kirschbaum. Bardzo dobrze pamiętam, jak pakował cukierki w tak zwaną tytkę. Na ulicy 17 stycznia znajdował się natomiast sklep bawełniany. Rodzice jeździli także na zakupy do Dobrzynia i opowiadali, że Żydzi w czasie targów na obecnym placu Tysiąclecia sprzedawali śledzie prosto z beczki. Z
Za moimi plecami widzimy aptekę, która funkcjonuje również współcześnie. Co ciekawe, apteka w tym miejscu była od zawsze. Aptekę w okresie międzywojennym prowadził żydowski aptekarz Adolf Riesenfeld, osoba bardzo znacząca w historii Golubia, która zasiadała w Radzie Miejskiej Golubskiej, która reprezentowała interesy właśnie społeczności żydowskiej, społeczności Żydów w Golubiu w Radzie Miasta. Co ciekawe, Golubska Gmina Wyznaniowa, Żydowska Gmina Wyznaniowa obejmowała swoim zasięgiem nie tylko miasto Golub, ale również miasto Kowalewo oraz Wąbrzeźno. I w latach 30. w gminie tej funkcjonowało ponad 220 Żydów. Niestety, historia golubskich Żydów także kończy się tragicznie. Zginęli w 1939 roku, w czasach II wojny światowej. Nie wiemy, co do końca stało się z Adolfem Riesenfeldem, czy zginął w Toruniu, czy zginął w Bydgoszczy, w Dolinie Kaźni. Świat Żydów w Golubiu przestał istnieć w czasie II wojny światowej. Za moimi plecami po lewej stronie widzimy wspomniany budynek dzisiaj hotelu Wabank. Tak jak wspominałem, w okresie międzywojennym znajdował się tam żydowski sklep, którego właścicielami była rodzina Kiwe. Po II wojnie światowej bank, a dzisiaj hotel. Można powiedzieć, że historia troszeczkę zatoczyła krąg. W okresie międzywojennym ten budynek był jednym z ładniejszych budynków w Golubiu. Dzisiaj także rzuca się w oko, właśnie został odnowiony. Historia społeczności Żydów w Golubiu Dobrzyniu pokazuje, że dzisiejsze miasto, które jest jednolite narodowo, w okresie międzywojennym było miejscem, gdzie stykały się kultury. Kultura polska, kultura żydowska, kultura niemiecka, a w okresie zaborów również kultura rosyjska. Możemy powiedzieć, że nasze miasteczko Golub Dobrzyń to miasto pogranicza, to miasto składające się z różnych miasteczek, z różnych kultur, z różnych społeczności i o tym będziemy również chcieli Państwu opowiadać w naszych materiałach z cyklu Urywki Historii. Zapraszamy do oglądania. Thank you.